pani dyrektor, w końcu nadszedł ten wielki dzień i otwieramy salę zabaw dla najmłodszych mieszkańców gminy Kleczew. I jak widać, dzieciaki świetnie się bawią i jest ich dużo, bo aż 7. Tak, jest 7 w pierwszym etapie, w drugim też 7, a w trzecim o godzinie 14, aż 11 dzieci. No ogromnie się cieszę, że przyszły w ogóle maluchy z mamami i chyba widzę, że to był fajny pomysł, trafiony, bo mamy muszą mieć gdzie wyjść, spotkać się w innym miejscu niż dom, a nawet jeśli by miało być to spotkanie z koleżanką w bibliotece, mnie to będzie cieszyć, że biblioteka stanie się miejscem spotkań mam z dziećmi. Byłoby chyba to moją największą radością. I ja cały czas tłumaczę mamom, że czytanie jest bardzo ważne, będziemy to propagować, bo po to się spotykamy w bibliotece, aby pracować z książką i około książki. I nawet jeśli my czytamy, a dziecko bawi się klockami albo kula się na dywanie, to ono nas słucha i kompletnie się nie zrażajmy i czytajmy. I tak było dzisiaj, bo maluchy to są jednak maluchy. One się bawiły, ja czytałam, ale wiem, że są zainteresowane. Maskotka Franklina miała być wielką atrakcją, wzbudziła strach, nie przewidzieliśmy tego. No ale teraz już wiemy, że jednak Franklin przeraził dzieci, a może jest swoją wielkością, bo dzieci są takie małe, on taki duży. Trzeba po prostu wyciągać wnioski na przyszłość. To jest pierwsze z spotkań, które w tym roku chcemy pokazać, jaki mamy plan i opowiedzieć trochę mieszkańcom. Chciałabym, żeby tak jak mówiłam, było to miejsce spotkań mam z dziećmi i już grudzień odpuścimy, bo to jest ogólnie ciężki miesiąc, bo to są święta i ludzie gdzieś tam są zabiegani, mają inne rzeczy na głowie, ale od stycznia zaczynamy spotkania z Kiecią Kocią. Już wiem, że będą we wtorki o godzinie 14, dlatego że te spotkania, które dzisiaj zrobiliśmy, okazały się naszą diagnozą, bo dzieci, rodzice bardziej są zainteresowani spotkaniami o godzinie 14 niż o 12, więc fajnie, że daliśmy wybór. My przynajmniej wiemy, która godzina jest odpowiednia dla dzieci, więc będzie we wtorki o godzinie 14 będzie spotkania z Kicią Kocią i to będą raz w miesiącu. Raz w miesiącu będą spotkania logopedyczne, ale proszę się nie zrażać, bo to nie będą dla dużych dzieci, tylko dla mniejszych. Będzie wszystko na zabawie, na zasadzie dźwięko naśladowania, czyli pomogą kiedyś w mówieniu, pomogą dzieciom nauczyć się mówić, ale będzie to też również dla nich wielka frajda i zabawa. I kolejnym naszym punktem będzie joga dla dzieci z rodzicami. Też będzie można się zapisać raz w miesiącu, więc cały raz w tygodniu coś w bibliotece będzie przeznaczone dla mam z dziećmi, aby przyszły i skorzystały. No a w międzyczasie, tak jak mówię, można przyjść, skorzystać z salki, wypożyczyć książkę, poczytać albo napić się kawy, jak się mama ładnie uśmiechnie.